Kierowcy często mówią, że lubią się ścigać w Częstochowie. Coś w tym jest? No tak, tutaj jest nasypane dużo potem materiału. Chociaż mi bardziej pasowało przy krawężniku jazda. Może kiedyś spróbuję i przy płocie, jak będę umiał. Może będzie jeszcze lepiej. Ten czwarty wyścig, Mikel cię asekurował. Cały czas czuło się na plecach oddech rywala w tej twojej drugiej trójce? No jechałem, Michael mi się pokazał i jak już go wyprzedziłem, no to byłem pewny, że tam mnie gdzieś podpilnuje, że nie da wyprzedzić. Nie da się wyprzedzić rywalom. No ale cały mecz, cała drużyna dzisiaj słabsza i to chyba zdecydowanie. Tutaj twoim zdaniem były szanse na cokolwiek, żeby do tego włókniarza się zbliżyć? Nie wiem, nie wypowiadam się. Robiłem swoją robotę, a inni też się skupiają na sobie i nie ma co tu dużo mówić, trzeba jechać. Ja jeszcze pytanie mam o ten twój występ, no bo ty dzisiaj fantastycznie wychodziłeś ze startu i ten dojazd miałeś też szybki. W czym tkwi sekret tego, że no, na początku sezonu nie łapałeś się do składu, a dzisiaj jesteś solidnie punktującym zawodnikiem? No, dużo jazdy. Młodzieżówek mamy 2 razy w tygodniu. To mi daje taką pewność siebie, a ze startu może pierwszego momentu nie było, ale ten dojazd był dobry, dobrze przyłożony motocykl. Dziękuję tutaj trenerowi Jabłońskiemu za pomoc. Za pomoc przy sprzęcie w meczu. Nic, młodzieżówek jeszcze troszkę mamy i będę się cały czas rozjeżdżał. Twoje spojrzenie na Grudziądz, bo za tydzień Grudziądz, rok temu tam furorę zrobiłeś, pamiętam, wygrywając wyścig juniorski. Można zaryzykować takim stwierdzeniem, że tam ci ten tor leży? Lubię tam jeździć w Grudziądzu, jest twardo. Silnik już mam dopasowany do tego toru. No i będę chciał powtórzyć występ z zeszłego roku.